O wpół do 11 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu odebrał zgłoszenie o niebezpiecznym znalezisku. Dzwonili archeolodzy prowadzący wykopaliska na trasie przebiegu drogi ekspresowej S8. Prace zostały przerwane. Policjanci, którzy udali się na miejsce znaleziska, wstępnie ustalili, że jest to najprawdopodobniej niewybuch z okresów II wojny światowej, bomba lotnicza o długości 70 cm i średnicy około 30 cm. Ważąca od 50 do 70 kg bomba została zrzucona na terenie, gdzie podczas wojny Niemcy urządzili poligon wojskowy. Niewybuch jest znacznie bardziej niebezpieczny, ponieważ może wybuchnąć w każdej chwili. Niewątpliwie jest to duże zagrożenie. Promień rażenia wynosi kilkaset metrów. W chwili obecnej na miejscu znajdują się już saperzy. Patrol saperski przyjechał z Tomaszowa Mazowieckiego, by zabezpieczyć bombę. Na razie została przewieziona na poligon wojskowy. Tam będzie pilnowana przez patrol Straży Miejskiej. Prawdopodobnie zostanie zdetonowana w poniedziałek.